Troje radnych wojewódzkich uzyskało mandaty poselskie. Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Aleksandra Szczudło z Prawa i Sprawiedliwości uzyskali wystarczające poparcie elektoratu, by trafić w ławy poselskie. Marek Komorowski, który zastąpił Kornela Morawieckiego na liście kandydatów do Senatu, bez trudu zdobył mandat i w najbliższym czasie zasiądzie w Senacie. Ich miejsca zajmą w Sejmiku Wojewódzkim osoby, które z macierzystych formacji zdobyły najwyższą po odchodzących ilość głosów. I tak, Stefana Krajewskiego zastąpi Wojciech Grochowski, Aleksandrę Szczudło zastąpi Krzysztof Kondraciuk, a Marka Komorowskiego Piotr Modzelewski.